Airdropy w ostatnim czasie zebrały dookoła siebie dużą uwagę ze względu na bardzo udane airdropy, które miały miejsce dosłownie tysiące dolarów, nawet dziesiątki, a zdarzało się, że nawet setki tysięcy dolarów zostały wydystrybuowane testerom różnych protokołów, użytkownikom. Ogólnie rzecz biorąc, to jednostkom, które na jeden albo drugi sposób angażowały się z danym projektem. Dlatego w dzisiejszym materiale omówimy sobie potencjalne airdropy, które mogą być również soczyste jak te, których można było doświadczyć w ostatnim czasie. Zatem lecimy z tematem. Zanim przejdziemy do tych najbardziej popularnych i obleganych projektów, to zerkniemy sobie okiem na te mniej oczywiste opcje, zwiększając przy tym prawdopodobieństwo potencjalnej nagrody. To, co widzisz teraz na ekranie, to jest mój wpis dotyczący projektu Zero Lend. Jest to platforma lendingowa, czyli pożyczkowa, operująca na bardzo trendujących sieciach, takich jak Manta oraz ZK Sync. Jeśli chodzi o aktywność na tej platformie, to ona jak najbardziej jest. Nie jest to jakiś tam projekt wydmuszka, który sobie po prostu jest. Chodzi tutaj o użyteczność. I tylko w ostatniej dobie ponad 3000 użytkowników dokonało około 6,5 tysiąca transakcji, kręcąc przy tym obrót prawie 8 milionów dolarów. To wszystko tylko w ostatniej dobie, w ciągu 7 dni. Te metryki są jeszcze bardziej atrakcyjne, w ciągu 30 dni tym bardziej. Ponad 67 tysięcy użytkowników to jest ogromna liczba, ale i tak przynajmniej na polskim Twitterze i YouTubie o tym w ogóle się nie mówi. Dlatego jak widać kolejny raz opłaca się być tutaj na kanale. A nawet usłyszysz teraz jedyną poradę inwestycyjną na tym kanale, która polega na zainwestowaniu dosłownie jednej sekundy Twojego czasu, aby kliknąć teraz subskrybuj pod tym filmem i być na bieżąco. Ja tutaj regularnie wrzucam filmy odnośnie konkretnych altcoinów, konkretnych zagrań i analiz. Historia pokazała, że najzwyczajniej opłacało się być na bieżąco i deklaruję, że tak będzie dalej. Jak zerkniemy sobie teraz na Dapp Radar, na topowe aplikacje zdecentralizowane na sieci ZK Sync, to po zejściu nieco niżej zobaczymy właśnie Zero Lend, który znajduje się w top 20 aktualnych aplikacji, zaraz przy WooFi, bardzo uznanej aplikacji OneInch. No i wymieniać jeszcze można byłoby PancakeSwap i tak dalej, i tak dalej. I już teraz potwierdzony jest token stickerem Zero i on głównie będzie używany do governance, czyli do zarządzania protokołem w sposób zdecentralizowany. A do tego, tak jak pisałem tutaj na Twitterze, to Zero Lend będzie również wchodzić w narrację RWA, Real World Assets, również bardzo mocno grzanym tematem. A po wejściu na ich stronę, to tutaj pojawił się ostatnio przycisk Claim Drop. Po kliknięciu zobaczymy tutaj ranking oraz po kliknięciu na Enter Zero Gravity znajdziesz tutaj konkretne zadania, które pozwolą Ci uzyskać punkty, które później przeniosą się na wielkość airdropu. Czyli to jest potwierdzony airdrop, na który już teraz można starać się załapać. Jak widać, te zadania one nie są niczym niezwykłym. Polegają na dołączeniu do Discordu, napisanie GM na Discordzie, aktywność na samej platformie oraz stakeowanie tokenów PYTH. A PYTH to swoją drogą jest kryptowaluta, która nieraz w przeszłości pozwoliła zarobić dzięki stakingowi oraz airdropom wywodzącym się właśnie ze stakingu. Na Telegramie ja dzieliłem się swoimi zakupami PYTH w okolicy 38 centów pierwszymi zakupami, a wyglądały one mniej więcej o tak. Sporo akumulowałem właśnie od 38 centów do około 25. Zrealizowałem część zysków po drodze i ponownie je zreinwestowałem przy 38 centach, a nawet jeszcze dokupiłem trochę w okolicy 45. Na chwilę obecną cena wynosi 62 centy i ja część swoich tokenów już stake'uję. A jeśli chcesz mieć dostęp do innych kryptowalut, które ja akumuluję lub moje zagrania krótkoterminowe, tutaj na przykład w ostatnim czasie shortowałem PHB, zamknąłem na małej stracie. Dzieliłem się również moimi konkretnymi poziomami wejścia na XRP oraz ADA. Long 3X na Cardano na chwilę obecną jest 37% na plusie. Long 5X na XRP na chwilę obecną nieco ponad 42% na plus. Jak widzisz, ja wszystko rozgrywam na giełdzie Bybit i teraz możesz odebrać 200 dolarów na rozgrywanie jakiejkolwiek pozycji lewarowanej na BTC lub ETH, a wszelkie ewentualne zyski są normalnie wypłacalne, a dostęp otrzymuje się właśnie za pośrednictwem rejestracji z linku poniżej pod tym filmem, w opisie lub przypiętym komentarzu. Jak widać, jesteśmy w bardzo zmiennym środowisku w ostatnim czasie, a za pomocą takiego bonusu możesz rozgrywać dosłownie bez ryzyka i się dalej rozwijać w temacie. Tak więc to jest drugi airdrop z dzisiejszego zestawienia, a teraz lecimy do trzeciego. Na platformie Playbacks, która jest wspierana przez Binance i Visa, możemy już teraz farmić ich tokeny również za pośrednictwem bardzo prostych zadań, na przykład połączenie się ze swoim kontem Google, połączenie swojego konta na Twitterze, jakieś followy, reposty, tego typu zadania, które można ukończyć dosłownie w parę kliknięć. A swoją drogą sam Playbacks ciekawie wpisuje się w trend NFT oraz GameFi oraz potencjalnie
na powrót trendu Metaverse i o tym projekcie również jest stosunkowo cicho na naszym podwórku, jednak ona już teraz wyróżnia się dużą aktywnością oraz obecnością użytkowników, nawet 70 tysięcy aktywnych użytkowników miesięcznie, a nawet był on projektem numer jeden pod względem aktywności aplikacji zdecentralizowanych na BNB Chain oraz najczęściej tradowanych NFT również na BNB Chain. A pamiętaj, że BNB Chain jest jedną z największych sieci na całym rynku, a i tak o samym Playbacks jest stosunkowo cicho właśnie u nas, tak więc nie zdziwię się, jeśli pierwszy raz o nim słyszysz właśnie na tym kanale lub u mnie na Twitterze. A teraz przechodzimy do kolejnego nieoczywistego airdropu. Aż 15% łącznej podaży pójdzie do wczesnych użytkowników platformy, którą teraz omówimy, a chodzi tutaj o Euclid FI. Raz jeszcze. Bardzo wczesny projekt, dopiero 5206 obserwujących, a gdy pierwszy raz o nim pisałem, miał on 1500 obserwujących. Najzwyczajniej historia pokazała, że opłacało się angażować z tego typu projektami na wczesnym etapie i teraz właśnie sobie omówimy. Tak więc Euclid wpisuje się w bardzo trendujący temat w ostatnim czasie, czyli Liquid Restaking oraz ścisłe powiązanie z Eigenlayer, które również mocno żwawo się rozwija w ostatnim czasie oraz jest dużo uwagi skupione dookoła właśnie tego projektu. Jednak teraz skupimy się na tejże mniej oczywistej pozycji. Głównie chodzi tutaj o restake'owanie swoich iterów i samo Euclid można nazwać takim pośrednikiem, a restake'ując swoje ETH właśnie w Euclid otrzyma się EL ETH, które naturalnie służą do odbioru nagród za staking oraz jeszcze restaking. Mamy również potwierdzony token stickerem ELC, a za wpłacanie swoich iterów do stakingu to za każdą jedną pełną sztukę ETH dostajesz jeden punkt dziennie. Oczywiście sam temat restakingu oraz wypożyczania bezpieczeństwa jest moim zdaniem stosunkowo ryzykowny, ale nie oznacza to, że nie będzie wielu okazji właśnie w tym zakresie. No i pamiętajmy, że ze względu na Eigenlayer, na którym powstaje Euclid, to jest prawdopodobieństwo i są spekulacje, że możliwość airdropa tokena od Eigenlayer również jest tutaj potencjalnie możliwe. Nie mówię, że tak będzie, ale po prostu jakieś tam znikome szanse są. I myślę, że też w stosunku co do airdropów nie ma co posiadać za dużych i takich wygórowanych oczekiwań, no bo nie oszukujmy się, są to i tak darmowe pieniążki, a czasami niemałe. I ja osobiście airdrop hunterem nie jestem, jednak to co usłyszałeś właśnie w tym materiale, to są jedyne airdropy, które ja biorę pod uwagę ze względu na atrakcyjność samego projektu i oprócz samego airdropa, który prawdopodobnie może być ciekawym dodatkiem do mojej głównej inwestycji właśnie w sam token projektu. To jest moje osobiste podejście, a na Twitterze możesz jeszcze znaleźć mój wpis odnośnie potencjalnych zagrożeń z restakingiem, które mi się wydaje, że powinno się mieć na uwadze, zanim w ogóle zacznie się jakkolwiek angażować czasowo lub finansowo z tego typu projektami. A teraz omówimy sobie jedyną pozycję w dzisiejszym zestawieniu, czyli token, który już jest na rynku i prawdopodobnie niedługo wyląduje w rękach użytkowników testnetu projektu Satoshi VM. A tą linię, którą tutaj widzisz, to ja ją narysowałem w jednym z ostatnich materiałów, gdy mówiłem, że prawdopodobnie 3,5 dolara może być dobrym zagraniem w krótkim terminie, a na chwilę obecną zbliżamy się prawie do 5 dolarów. I w kwestii tokenu SAVM, to on bardzo prawdopodobne, że już osiągnął swój lokalny dołek przy dolarze 80. Tak, było wiele fudu dookoła tego projektu, jednak wszystko już było rozwiane, a twórcy na bieżąco dzielą się swoimi postawionymi krokami oraz szczegółami odnośnie airdropu. Z tego co wiemy na chwilę obecną, to najbardziej aktywni i zaangażowani testerzy testnetu Satoshi VM otrzymają NFT, dzięki którym będzie można odbierać tokeny SAVM w postaci vestingu na przestrzeni 14 miesięcy. A z tokenem, który od jakiegoś czasu stale rośnie na wartości, to zainteresowanie myślę, że może być jak największe, a tym bardziej kwestia samego fudu dookoła projektu prawdopodobnie odbiła się na liczbie użytkowników testnetu, otwierając prawdopodobnie większą ekspozycję na tokeny SAVM dla użytkowników, którzy nadal testują. Tych NFT będzie 5000, tak więc sporo. Na chwilę obecną na testnecie można swapować testowe BTC, tak zwane TBTC, stake'ować oraz przenosić środki za pomocą ich natywnego mostu. A z tego co wiemy, to wspomniane NFT mają być rozdystrybuowane wraz z wejściem mainnetu, a z tym kolejnym podjętym krokiem będzie mnóstwo przeróżnych nowości, tak jak publikowanie partnerów ekosystemu, podjęte partnerstwo, w pełni działający most BRC20, staking, no i jeszcze różnego rodzaju funkcjonalności, które przykują jeszcze większą uwagę na Satoshi VM. I nie zdziwię się, jeśli w tym czasie dołączą nowe osoby próbujące się załapać na ten airdrop, ale to właśnie ci, którzy najdłużej i najaktywniej działali na tej sieci, zostaną nagrodzeni. Lecimy dalej.
Ostatnim projektem w naszym zestawieniu jest DeFi Spot. On również ma potwierdzony token. Również znajdujemy się na stosunkowo wczesnym etapie rozwoju ze względu na jeszcze nie tak dużą społeczność zbudowaną dookoła tego projektu, a uwierz mi, warto jest się zainteresować im. Moim zdaniem jest tutaj potencjał na zostanie DeFi Spot, można powiedzieć, że takim śpiącym gigantem, który jak się obudzi konkretnie. Oni mają potwierdzony token i w dużym skrócie jest to po prostu agregator, który agreguje aż 92% całej płynności ze zdecentralizowanej sfery finansów. Obsługuje dosłownie setki różnych blockchainów, a w tym warstwy pierwsze, warstwy drugie mają potwierdzony już token z tickerem SPOT, a nawet sam DeFi SPOT repostował post profilu Joshi, w którym właśnie opowiada o potencjalnym airdropie, ale też bez jakiegoś takiego bezpośredniego naganiania na klikanie i posiadając fundusze na jakimkolwiek blockchainie lub chcąc przenieść z jednego blockchaina na drugi. Widzę tutaj realne prawdopodobieństwo, że DeFi Spot zostanie sporym graczem w tej kwestii mostów międzyblockchainowych, jak i najzwyklejszych swapów również międzyblockchainowych. Ich prowizje są również bardzo niskie, co czyni ich jeszcze bardziej konkurencyjną platformą. Zatem są spekulacje odnośnie airdropa, token jest potwierdzony. Zatem ja osobiście zrobiłem parę swapów, pierwotnie żeby przetestować samą platformę, ale również zostawiłem po sobie ślad na potencjalny airdrop. Na koniec przypomnę, że i tak najłatwiejszym airdropem do odebrania jest właśnie te $200 na Bybit z linku poniżej. A z racji tego, że ja osobiście dogadałem ten bonus dla naszej społeczności, oznacza to, że skorzystanie z jakiegokolwiek innego linku nie upoważni Ciebie do odebrania tego airdropu. Dlatego jeśli nie masz jeszcze konta lub rozważałeś przeniesienie się na Bybit, to teraz może być dobra okazja. To by było na tyle na dzisiaj. Ciekaw jestem Twojej opinii na temat airdropów i czy polujesz na jakieś konkretnie lub czy już angażowałeś się z jakimś projektem, który właśnie tutaj poruszyłem. I jeśli masz jakieś dobre strategie, którymi chciałbyś się podzielić, to myślę, że komentarze będą jak najlepszym miejscem do tego. Ciekaw jestem Twojej perspektywy. Ja się z Tobą żegnam. Pamiętaj, że widzimy się w kolejnym materiale, który już niedługo wleci na ten kanał. Dlatego subskrybuj, bądź na bieżąco i do zobaczenia. Cześć!